No bo to jest skandal, żeby osoba, która w sposób polityczny, w sposób moralny też zaprotestowała przeciwko temu, że żaden z autorów stanu wojennego praktycznie nie został ukarany i nikt nie został nawet poważnie osądzony, no żeby ten człowiek, nasz przyjaciel Zygmunt Miernik, siedział w więzieniu. No po prostu to jest coś niesamowitego, żeby wolna Polska nie mogła człowieka jakby no, trzymać na wolności i go nawet honorować za ten czyn odważny. No bo przecież nic pani sędzinie się nie stało i sprawa ta powinna być załatwiona albo przez ministra sprawiedliwości, który powinien zawiesić ten okres wykonywania kary, albo nawet przez pana prezydenta, który powinien go ułaskawić, takie jest moje zdanie. Bo to nie powinno dalej, ani dnia ta farsa nie powinna mieć miejsca. Ja napisałem też pytanie, no dlaczego pan Zygmunt Miernik nie jest objęty statusem więźnia politycznego, no bo przecież to nie jest więzień kryminalny, przecież on nikogo nie okradł, nikogo nie oszukał, tylko zaprotestował przeciwko bezprawiu, które w Polsce działo się przez 27 lat i cały wymiar sprawiedliwości ta sprawa kompromituje, on wymaga absolutnie uzdrowienia. Myślę, że ten tutaj zgromadzenie, ten wasz protest będzie poprawą dla całego układu, który rządzi Polską i bardzo dziękuję kolegom, dziękuję ci Adam za to, za organizowanie tego, że jesteśmy tutaj w obronie niesłusznie skażonego człowieka. To jest taki sprawiedliwości akt po prostu, w którym uczestniczycie przed Sądem Najwyższym. Ja myślę, że ten sąd też powinien zareagować na to. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy w imieniu tych naszych środowisk, które tutaj zorganizowały miasteczko namiotowe, czyli w imieniu Solidarnych 2010, w imieniu Konfederacji Polski Niepodległej Niezłomni, w imieniu środowisk ojcowskich, Ruchu Kontroli Wyborów, stowarzyszeń walczących z bezprawiem, Ruchu Kontroli Władzy. No bardzo wielu grup, które tutaj się połączyły, te środowisk narodowych również. Także chciałem im podziękować za to, że potrafiły tutaj przez te dwa tygodnie z nami być, bo jesteśmy 16 dzień dzisiaj i będziemy do skutku. Chcemy odsunięcia od pracy w sądach zbrodniarzy komunistycznych. Chcemy, żeby polski wymiar sprawiedliwości został przywrócony obywatelom, żeby ta pasożytnicza grupa, która pozostała nam wielką spuścizną PRL-u, odeszła z pracy, żeby weszło nowe pokolenie, młode sędziów niezdeprawowanych. Chcemy ław przysięgłych, czyli no ustrojowej zmiany, tak jak było w Polsce od 28 roku do 39, to co znamy z filmów amerykańskich i tak dalej. I ze swojej strony chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację, w jakiej jest Zygmunt Miernik. To jest człowiek, który moralnie zaprotestował przeciwko bezkarności stanu wojennego, rzucił tortem, bitą śmietaną i za to został skazany prawie na rok więzienia, 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Natomiast ci, którzy strzelali z broni maszynowej, zabili ponad 100 osób w stanie wojennym, strzelając z helikopterów, czołgów, karabinów snajperskich, ci ludzie nie spędzili ani jednego dnia, ani jednej godziny w więzieniu. I taki jest stan tego bezprawia. On dzisiaj się pogłębił, ponieważ Zygmunt Miernik jest trzymany wbrew prawu w 8-osobowej celi z kryminalistami. Na spacer jest wysyłany w obecności 250 przestępców kryminalnych, nieobliczalnych, zamiast być jako więzień polityczny izolowany i chroniony w interesie Rzeczpospolitej. Tego wymagają europejskie standardy. Jesteśmy oburzeni, że służbą więziennictwa dalej kierują ci zbrodniarze komunistyczni, którzy nas tak jak tu siedzimy represjonowali, trzymali w więzieniach. Więc ten nasz protest jest pewną taką próbą pokazania opinii publicznej, że nie ma zgody ze strony weteranów i środowisk świadomych na to, żeby wymiar sprawiedliwości był atrapą. Chcemy, żeby on naprawdę służył Polsce i Polakom, żeby funkcjonował w sposób zdrowy, funkcjonalny, żeby ludzie nie musieli uciekać na emigrację, bojąc się, że po prostu ani w sprawie komorniczej, ani rozwodowej, ani gospodarczej, bo są też z nami przedsiębiorcy polscy, którzy są przecież poszkodowani przez te wielkie koncerny, których nie bronią sądy. Sądy powinny stać na straży praw obywatelskich, stać na straży elementarnego interesu społecznego i sprawiedliwości. Tego niestety nie ma i dlatego zorganizowaliśmy to miasto namiotowe i zamierzamy tymi namiotami, tymi protestami okrążyć całkowicie ten sąd i wymusić na władzy,
żeby podjęła konkretne działania, żeby nie czekać na to, aż Komisja Wenecka za nas coś rozwiąże albo Unia Europejska. My musimy polskie sprawy sami uporządkować. I to jest nasz głos w tej debacie polskiej. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś kwestie do pana marszałka? Czy wszystko jasne? Może przejdziemy się, pokażę, jak funkcjonuje miasteczko i co tu. Tu jest brama główna, którą żeśmy wybudowali jako pierwszą. I efekt jest taki, że Sąd Najwyższy się zamknął. Macie państwo tam nawet kartkę napisaną na drzwiach, że nieczynne, zamknięte. To jest jedyne wejście do Sądu Najwyższego i jest nieczynne. Obecnie sędziowie wchodzą sobie pod ziemiami dookoła. Także taka jest siła tego baneru. Bo to tylko to ich oczywiście spowodowało, że tak bardzo się zdenerwowali, że sami zamknęli własne wejście. Tak niewinna rzecz by się wydawało. Taki mały kawałek płótna. A przejście nie tarasujemy przejście? Nie tarasujemy. Zaczęliśmy od tych namiotów, które są z strony prawej i po kilku dniach ludzie zaczęli przywozić. Siedlce tu nam największy namiot przywieźli, taki ogromny, w którym wiesz, w razie deszczu mamy narady, mamy stołówkę, obiad. Także tu przyjmujemy ludzi, bo przychodzi do nas dużo ludzi, wspiera nas z warszawiaków tu pod tym namiotem. Mamy też osoby, które mówią w obcych językach, bo jest sporo turystów. Czyli są wycieczki nawet z Izraela, tu jest kolega, który mieszka w Izraelu, więc też zna język i rozmawia z nimi. Także właściwie w każdym języku mamy kogoś, kto opowiada tym. Także, ale jest dużo ludzi z Warszawy, przynoszą nam wodę, jedzenie. Policja też się Policja grzecznie się zachowuje, bardzo. Mamy trochę problemów z dyrektorem, z władzami sądu, ponieważ zabronili nam korzystać z wody. Wydali zarządzenie, pani prezes sądu, profesor doktor habilitowana, pani Gersdor, wydała zarządzenie, że nam nie wolno wchodzić więcej jak dwie osoby do toalety. Nie wolno korzystać. Jak jest rodzina trzyosobowa, nie może wejść. Także mamy limitowane wejście do sądu. Natomiast mamy takie problemy nawet techniczne z nimi, że wodę nam włączają do zraszania trawy. Kiedyś nas armatkami wodnymi, a teraz nam wpuszczają takie zraszacze wody. Także śmiejemy się bardzo, bo to żałosne zupełnie metody. Ciepło jest, także znosimy to dzielnie. Także można powiedzieć generalnie, że teraz się nam to do końca już tej części rozwinęło, namioty. No i w przyszłym tygodniu zajmujemy ten plac, a w następnych tygodniach dookoła zajmiemy cały tutaj teren. No później oczywiście Trybunał Konstytucyjny, no co będzie trzeba. Nie wypuszczą. A oczywiście wypuszczą Zygmunta, no to jest oczywiste, no przecież nie ma, nasza siła moralna jest tak duża w tej sprawie, ja wierzę, i oczywista zupełnie, że jest to w interesie rządu, żeby pokazać, że to nie rząd wsadza jak w Turcji. W interesie Polski. Tak, tylko to sądy wsadziły i w interesie Polski rząd powinien zadbać o przerwę w odbywaniu kary. I sądy też powinny. Sądy też powinny, jeżeli by mieli odrobinę przyzwoitości i rozsądku. Dobrze. No co, to tyle w zasadzie, tak krótko w telegraficznym skrócie. No, dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że teraz z każdym można by porozmawiać. Proszę bardzo.